Badania pokazują, że Polacy, jak też inne narody europejskie, w ogóle kraje, które rozwijają się i żyją szybko, bardzo są zestresowani. W Polsce badania pokazują, że co czwarty jest zestresowany codziennie, a co dziesiąty z powodu stresu myśli o tym, żeby zmienić pracę. Wpływ stresu na nasz organizm jest wielokierunkowy. W zależności od tego, czym się zajmujemy, to różne może mieć efekty. Stres także powoduje w naszym organizmie różnego rodzaju choroby psychosomatyczne, takie jak choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, ale także wpływa na nasze zdolności intelektualne. Obniża koncentrację, powoduje uczucie zmęczenia, spowolnionego myślenia, powoduje także bezsenność. Inne poważne choroby to choroba wrzodowa, nadciśnienie, udary, zawały. Bardzo poważne choroby, które potrafią wyłączyć nas z życia zawodowego na wiele, wiele miesięcy. Co można zrobić, żeby pomóc sobie w walce ze stresem? Są na to metody. Najlepszą metodą jest wzięcie udziału w warsztatach, które uczą zarządzania stresem. Jest to bardzo przydatne. To, co mówią pacjenci, czy uczestnicy, którzy korzystali z takich warsztatów. Praca ta sama, problemy te same, ludzie ci sami, ja inny. I ja inny sprawia, że tych konsekwencji przewlekłego stresu możemy nie mieć, czego sobie życzymy.